przeprowadzane przez nich badania, wnikliwy opis i spostrzegawczość w wywiadzie z pacjentem przesądzają często o trafnej diagnozie choroby i udanym leczeniu. Technicy elektroradiolodzy to niezawodne wsparcie dla internistów, chirurgów, kardiologów, ortopedów czy onkologów. Bez diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii nie byłoby współczesnej medycyny. Iwona Migdalska pracuje w szpitalu w Gorzewie. Elektroradiologią zajmuje się od 30 lat. Na pewno podgląd, jak wygląda zawód, co będę robić, jak to wszystko wygląda. No miałam w domu, moja mama była elektrotechnikiem przez wiele, wiele lat. No i tak podglądając to, co robi mama, doszłam do wniosku, że widzę się tak samo w tym zawodzie. W tym samym szpitalu pracuje też Krzysztof Cibor. Mój sąsiad pracował w takim zawodzie i on zachęcił mnie. Widziałem, jak on pracuje, nieraz do niego zaglądałem, także to mnie zainspirowało. Marek Kowalski jest lekarzem radiologiem w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Arion Med w Gostyninie. Swoje diagnozy wspiera wynikami badań prowadzonych przez techników elektroradiologów. Najbliżej współpracuje się z technikiem rentgenowskim, technikiem elektroradiologii, który wykonuje dla nas, lekarzy radiologów, większość podstawowych badań, jakie są wykonywane. Część badań może wykonywać technik, a część niestety jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla lekarza i wtedy to technik pomaga lekarzowi przy wykonywaniu tych badań. Technicy elektroradiolodzy pomagają w diagnozowaniu chorób serca, mózgu czy płuc, w leczeniu rozmaitych złamań i urazów. Jest to dziedzina medycyny, dzięki której można zobaczyć to, co się dzieje w środku, w człowieku. Elektroradiolodzy wykonują takie badania jak tomografia, elektrokardiografia, czyli badanie EKG czy prześwietlenie rentgenowskie. Jest to dziedzina niezwykle rozległa. W momencie, kiedy ja zaczynałem pracę, polegało to na robieniu zdjęć rentgenowskich. W tej chwili dziedzina mocno się rozszerzyła. Przybyły nowe techniki, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Pacjenci trafiają do szpitali i przychodni każdego dnia. Technicy elektroradiolodzy bardzo często pracują w systemie zmianowym. Pracujemy na okrągło 24 godziny na dobę, bez względu na to, czy jest to niedziela, czy Sylwester. Tego wymaga od nas pacjent, który nie wiemy, w którym momencie przyjdzie, chcąc uzyskać pomoc. Elektroradiolodzy przeprowadzają w trakcie swojej zmiany od kilku do nawet kilkudziesięciu różnych badań. W momencie, kiedy przygotujemy aparat, wtedy już są według kolejności, zapraszamy pacjentów z oddziałów na badania, idą badania planowe. W międzyczasie niestety zdarza się, że mamy badanie pilne, citowe, więc musimy je gdzieś tam umiejętnie włożyć między te badania zaplanowane. Technik elektroradiolog musi umieć nawiązać kontakt z pacjentem, odpowiedzieć na jego pytania, czasem pomóc opanować strach. Pacjenta należy odpowiednio ułożyć, odpowiednio dobrać warunki do wykonania zdjęcia. Jeśli pacjent nie będzie współpracował z technikiem, to zdjęcie może być nieudane. W związku z tym współpraca między technikiem a pacjentem jest bardzo ważna, żeby zrobić prawidłowe badanie. W tym zawodzie potrzeba wrażliwości, empatii, ale też odporności psychicznej i opanowania. Praca bywa mocno stresująca. Przeżywamy z pacjentami razem, jeśli okaże się, że chory na naprawdę ciężką chorobę lub na przykład ktoś umrze. Wtedy też to przeżywamy, rozpatrujemy jeszcze raz, jak to wszystko było. Nie jest to praca obojętna dla nas tak naprawdę. W pracy technika elektroradiologa kluczowa jest wiedza z zakresu fizyki i biologii.
Technik elektroradiolog styka się w swojej pracy z promieniowaniem, które bez odpowiednich zabezpieczeń może być szkodliwe. Stosujemy osłony w postaci fartuchów obowiowych, tak żeby naświetlać tylko dany obiekt, który chcemy zrobić, a nie całego człowieka, żeby do minimum ograniczyć zagrożenie promieniowaniem jonizującym. Technicy elektroradiolodzy znajdą zatrudnienie w pracowniach rentgenowskich, pracowniach tomografii komputerowej czy elektrokardiografii, w szpitalach, przychodniach i zakładach radioterapii. Elektroradiologia opiera się na skomplikowanej aparaturze medycznej. Technik musi sobie dobrze z nią radzić. Dziedzina mocno się rozwija w tej chwili. Wchodzimy w komputeryzację. Zupełnie zmienia się technika wykonywania zdjęć od analogowych do cyfrowych. Technicy obsługują aparaty rentgenowskie, tomografy komputerowe, kamery małoobrazkowe, pantografy do zdjęć panoramicznych, aparaty EKG. Aby dobrze wykonywać pracę technika elektroradiologa, potrzeba kilku istotnych cech. Należą do nich widzenie stereoskopowe, zainteresowania naukowe, uzdolnienia techniczne, spostrzegawczość, zdolność koncentracji uwagi, komunikatywność. Aby móc pracować jako technik elektroradiolog, trzeba zdobyć niezbędne wykształcenie. Formy kształcenia: szkoła policealna 2,5 roku, kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży. Egzaminy: egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy. W trakcie nauki zdobywa się jedną kwalifikację składającą się na ten zawód. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Kształcenie w ramach tej kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu, pisemnej i praktycznej, umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienioną kwalifikację. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Techników elektroradiologów spotykamy w niemal wszystkich placówkach medycznych. Możliwości zatrudnienia: pracownie rentgenowskie, pracownie tomografii komputerowej, pracownie elektrokardiografii, zakłady radioterapii, zakłady opieki zdrowotnej. Prekursorką wykorzystania promieniowania rentgenowskiego w medycynie była Maria Skłodowska-Curie. Ciekawostka. Podczas I wojny światowej dzięki staraniom polskiej noblistki uruchomiono mobilne punkty prześwietleń rentgenowskich. W samochodach Czerwonego Krzyża zainstalowano aparaty do prześwietleń, które pomagały leczyć złamania i lokalizować pociski czy odłamki w ciałach żołnierzy, którzy trafili do szpitali polowych. Maria Skłodowska-Curie oraz jej nastoletnia córka Irena szkoliły personel medyczny, jak korzystać z aparatury. Same również dokonywały prześwietleń. Ta praca oraz badania nad promieniotwórczością przyczyniły się do późniejszej, popromiennej choroby, na którą cierpiała i zmarła wielka uczona.